W tym odcinku bardzo ciekawe zagadnienie lambdy. Coś co programiści bardzo lubią i dobrze się to przyjęło w świecie koderów. Generalnie trzeba zauważyć, że lambdy w stosunku do Java nie są czymś zupełnie takim nowym. Od ósemki w Java można korzystać z lambd. Tak naprawdę zmienne i domniemanie typów też w dziesiątce gdzieś w Java się pojawiły. Natomiast tutaj Kotlin może kompilować się trochę starszych w wersji Java. Nie ma z tym problemu. To jest ten plus. I tutaj te lambdy też w nim. Może to nie jest nic nowego, działają troszeczkę inaczej i pozwalają na troszkę więcej elastyczności dzięki tym, tym właśnie funkcjom wyższego poziomu, dzięki domknięciom, i, i tak dalej, tutaj się pojawia trochę pewna specyfika takiego kotlina. O czym chcę powiedzieć, że. W kotlinie funkcje są zagadnieniem takim first class, to znaczy, że one mogą być przechowywane zarówno w polach, jak i w zmiennych, w strukturach danych, mogą być przekazywane jako argument, funkcje, tak, czy też mogą po prostu wykonywać, zwracać się. Z innej funkcji, nie ma z tym żadnego problemu. No i tutaj jest taki rzeczywiście wyspecjalizowany konstrukt, znany jako lambda, który pozwala bardzo fajnie sobie obsługiwać pewne rzeczy. Chodzi o to, że w sytuacji takiej jawowej mamy na przykład klasę anonimową, która trzyma jedną funkcję, tak? No i wtedy możemy taką funkcję zaimplementować od razu w miejscu, gdzie ona ma być wywołana. Tylko ten zapis nie jest zbyt elegancki. No właśnie wtedy dlatego zapisuje się to funkcją, tak jak mamy jakieś on kliki czy coś, to tylko strzałeczka i tam instrukcje, które mają się wykonać. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda w Kotlinie w praktyce. Napiszmy sobie jakąś lambdę, przekażmy sobie ją do metody i tak dalej. Kilka ciekawych zabiegów, które mogą nam się tutaj akurat przydać. Weźmy taką hipotetyczną tutaj funkcję function out. Nie będziemy się bardzo martwić o to, co ona tak naprawdę robi, natomiast zademonstrujemy sobie kilka technik, które mogą nam się przydać. Więc ustalmy sobie w tym celu, że ta funkcja function out może przyjąć jakąś inną funkcję. Na przykład tutaj napiszmy function, ok, która, zapis jest taki, przyjmuje argument na przykład integera i wykonuje jakiś kod, który zwraca. No w tym przypadku na początek właśnie unit, czyli nic, żeby było prościej. Jeszcze raz. Function out może przyjąć funkcję, tutaj może być dowolny zapis, tak, to nie jest słowo kluczowe, ono się świeci na szaro, jak zmienna. Function. Funkcję taką, że, czyli dwukropek, i tu jest jej typ, czyli rzeczywiście ten rodzaj lambdy opisujemy, że przyjmuje integera i wykonuje jakiś kod, czyli strzałka, który zwraca unit, tak. Teraz... Przykładowe wywołanie tego function out, out może wyglądać w ten sposób. Function out i zobaczmy tu jest klamra. Widzimy to. Czyli od razu podajemy kod, który ma się wykonać. No i tutaj na przykład piszemy system out println i możemy sobie coś wypisać na ekran. Przed hejka. W porządku. Zobaczmy, możemy tutaj tych instrukcji przekazać kilka. Po prostu piszemy następną po ale do czego dążę, że my od razu tutaj po function out wywołujemy jakieś instrukcje. Musimy pilnować się tylko tego, żeby one nic nie zwracały, tak jak to jest unit, prawda? Ale ten zapis tutaj jest tożsamy z takim zapisem nawias okay? i klamra, czyli blok kodu. To znaczy, że taki zapis, który tutaj napisaliśmy, pozwala nam przekazać jako argument po prostu blok kodu. Zobaczcie, jak piękne to jest, jak wiele korzyści może dać. Jeżeli mamy taką na przykład sytuację, że mamy on klika, tak? To w jego argumencie może być po prostu blok kodu, który ma się wykonać na on click jakiegoś powiedzmy przycisku. Dzięki czemu możemy go oddelegować gdzieś dalej albo po prostu sięgnąć do rzeczy, które nas interesują, które mamy tutaj w zasięgu tej klasy, w której właśnie tego clicka implementujemy. Nie mamy tych kilku linii na, na te nasze anonimowe funkcje, nie mamy tutaj tych lamp. Tak wprost możemy tak naprawdę wywołać jakąś po prostu funkcję, tak jakbym tutaj napisał: e, print hello. Hello, ok. I tutaj też zupełnie nie ma z tym żadnego problemu. Ja wypełniam listę argumentów. Tak? Nic się nie świeci, wszystko działa. Tak więc zauważmy, e, dużo korzyści daje nam właśnie ten zapis. Lambda to jest ogólnie szeroki temat w Kotlinie i można funkcje wyższego rzędu opisywać dosyć długo i one pozwalają na wiele zabiegów bardzo zaawansowanych programistycznie. E, jednak ten taki prosty zapis, który tutaj mamy, że chcemy przekazać funkcję, która zwraca unit... Jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Zobaczmy, że możemy też to dopisać tutaj po dwukropku. I wtedy ta funkcja function out musi zwrócić return, tak? Jakąś na przykład funkcję, która zwraca unit, czyli na przykład print, ten nasz print hello, tak? 2, 2, to oczywiście tylko trzeba by to było wtedy ująć o, w ten sposób w klamrę. Tak, zobaczcie, zarówno w tym przypadku, jak i w tym argumentem jest blok kodu, czyli jakaś funkcja taka po cichu. Yy, Lambdy to temat bardzo szeroki i tutaj można się dużo rozwodzić, ale to jest takie najpopularniejsze użycie i jeżeli raczej używa się, a nie modeluje y, takie... Architektury oparte właśnie na lambdach, to on w zupełności wystarczy, bo wtedy możemy sobie te wszystkie on obsługiwać, jakieś zdarzeniowe modele, delegacyjne modele i tak dalej, za pomocą właśnie Lambd, czyli wygodnego przekazywania bloków kodu jako argumentów, zwracania takich bloków kodu, nie ma z tym żadnego problemu. To jest całkiem fajne rozwiązanie i ogólnie lambdy bardzo się sprzedają, szczególnie że Kotlin jest pisany pod Androida głównie a na Androidzie, notuję, ta Java 8 raczej nie wejdzie z powodów sporów licencyjnych, więc takie rozwiązanie przyniosło wielką ulgę programistom androidowcom. Dlatego to jest tak fajne właśnie. I oczywiście te funkcje wyższego rzędu w Kotlinie są tematem bardzo szerokim, więc w ogóle nie było tej elastyczności, w ogóle nie było tych lamp, a teraz temat bardzo szeroki, funkcje wysokiego rzędu, jednak jest to zagadnienie na zupełnie inny kurs, tak więc na razie nie wystarczy ten taki podstawowy scenariusz, który rozwiąże może dużą większość przypadków. Zachęcam do przećwiczenia sobie tego. Można też doczytać w internecie, jeżeli Cię to interesuje. Natomiast, gdy już to panujesz, zapraszam też do kolejnej lekcji. Temat nie jest trudny dla podsumowania dwoma zdaniami. Deklarujesz sobie w ten sposób, że zupełnie normalnie jak zmienną, czy jak funkcję, a później zamiast typu zwracanego, mówisz, że to jest lambda, taka, że przyjmuje tutaj listę argumentów, może być wieloargumentowa, int, int, tak? i wykonuje jakiś kod. Taki, że on zwraca typ. Tutaj do przykładu ten unit, tak? Ten typ musi być zgodny, zgodny po prostu z tym blokiem kodu, który tu jest. A dla ciekawskich też można tutaj napisać return. Przykład 1, tak? Return is not allowed, chyba że napiszę sobie tutaj int. To wtedy return is not allowed. OK, trzeba średnikiem oddzielać. Od siebie instrukcje, i wtedy spójrzmy, co się wydarzyło. Ostatnia instrukcja z bloku jest traktowana jako wynik. Znamy to już z, z ifów i z whenów, które też zwracają. Tak więc no tutaj temat jest szeroki i można fajnie się nim posługiwać. Rzeczywiście, jeżeli się zna te lambdy, ale o ten scenariusz, który pokazaliśmy, jest rzeczywiście najpopularniejszy i dużą większość przypadków obsługuje. Zachęcam do dalszej nauki i pozdrawiam.